Hej wszystkim, z tej strony Laura i witam Was w dzisiejszym filmie na moim kanale. Temat dzisiejszego filmu wybraliście Wy na Instagramie wczoraj wieczorem i zadecydowaliście, aby ten film był na temat języka koreańskiego, o moich doświadczeniach z perspektywy osoby, która co prawda nie zna tego języka koreańskiego właściwie od dziecka, ponieważ mój tata jest Koreańczykiem, natomiast ja nigdy nie miałam okazji, żeby się tak nauczyć w pełni języka koreańskiego od podstaw. I tak naprawdę dopiero w tym roku, w październiku, kiedy poszłam na studia, zaczęłam studiować koreanistykę na Uniwersytecie Warszawskim, tak nawiasem mówiąc, rozpoczęłam naukę języka koreańskiego na poważnie i właśnie dzisiaj będę mniej więcej o tym opowiadać, a także pojawiło się kilka pytań odnośnie mojego życia studenckiego w cudzysłowie. Z jakiegoś powodu bardzo Was to interesuje. Domyślam się, że część z Was jest po prostu w klasach maturalnych i tak z ciekawości pytacie, tak więc dzisiaj będziemy opowiadać na takie pytania dotyczące studiów ogólnie / języka koreańskiego, tak więc zapraszam Was do oglądania. Okej, ja sobie tutaj przeglądam pytania i właściwie zahaczamy też tutaj o takie pytanie bardziej skierowane do mnie, nie od strony merytorycznej, więc zacznę od takich pytań, żeby mieć to po prostu z głowy. I mamy tutaj pytanie od Doms02. Czy Twoja decyzja o pójściu na studia była ukierunkowana tym, że jesteś w połowie Koreanką? Zdecydowanie tak. Jakby chciałam iść na te studia, ponieważ chciałam poznać kulturę mojego drugiego kraju, też jakby od takiej strony naukowej. Nie zaprzeczalnie znam tę kulturę i nie jest mi ona obca. Jakby jestem oswojona z Koreą, z językiem koreańskim i tak dalej. Natomiast nie miałam okazji się uczyć o Korei z takiej strony, wiecie, podręcznikowej. Więc jakby dla mnie te studia są też taką okazją do poznania tej swojej drugiej ojczyzny. Jakkolwiek to nie brzmi, dla mnie to w sumie było bardzo ważne i dalej jest, więc dla mnie, wydaje mi się, te studia były najlepszym wyborem. Biorąc pod uwagę fakt, że wcześniej też nie posługiwałam się językiem koreańskim na takim poziomie nawet, na jakim teraz się mogłabym posługiwać, chociaż to wciąż jakby nie są wyżyny zdolności językowych, natomiast jest o wiele lepiej niż było, ponieważ ja nigdy nie uczyłam się koreańskiego gramatycznie. Pomimo tego, że słyszałam go cały czas przez swoje życie, nikt mnie nigdy nie poprawiał i mój koreański, ponieważ wcześniej tak, mówiłam po koreańsku i byłam w stanie się dogadać, ale nie uczyłam się go, wiecie, tak gramatycznie. Myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Chodzi o to, że nigdy nie byłam pewna, czy właściwie mówię coś w 100% poprawnie, a teraz, kiedy uczę się tego koreańskiego znowu od podstaw, to jest dla mnie bardzo takie odświeżające i cieszę się, że mam okazję, żeby się tego nauczyć. No i z drugiej strony, jakby koreanistyka to jest dobry wybór studiów, taki opłacalny, jak to się powszechnie mówi. I właśnie tutaj już wyprzedzę pytanie, ponieważ ktoś zapytał... Dobra, teraz nie mogę znaleźć tego pytania, ale w każdym razie pytanie dotyczyło perspektyw pracy po koreanistyce i tutaj tak szybko powiem, że tych perspektyw pracy jest dość sporo i właściwie to nawet już teraz, jak my jesteśmy na czwartym, no nawet nie ukończyliśmy pierwszego semestru studiów, a już dostaliśmy maila od naszej profesor z propozycją pracy od jakiejś firmy koreańskiej tutaj w Polsce, żeby przesyłać CV i domyślam się, że to nie było jakby do nas zaadresowane do pierwszego roku, tylko że ona wysłała to tak po prostu do wszystkich. Mówię o tym z pewnością, ponieważ nie tylko profesor nam mówiła o tych perspektywach pracy, ale także mój tata, który jest Koreańczykiem i pracuje w Polsce z Koreańczykami, mówił mi, że no cały czas się szuka kogoś, prawda? Po takich studiach, kto posługuje się językiem koreańskim, angielskim i polskim, żeby właśnie tutaj pracować w Polsce. Następne pytanie zadała Magdalena B. i brzmi ono: komu byś poleciła studia językowe? Przede wszystkim studia językowe poleciłabym prawdziwym pasjonatom, którzy naprawdę chcą się uczyć tego języka i nie tylko chcą wybrać jakiś kierunek ze względu na perspektywy pracy. Na przykład no, zdarza się, że ludzie idą na japonistykę czy na sinologię dlatego, że no, chcą mieć po prostu ten dodatkowy azjatycki język, który teraz jest pożądany na rynku, a no, nie są w stanie zagwarantować, że będą chcieli się uczyć tego języka na 100%, ponieważ szczególnie dla nas, dla Europejczyków, takie języki są bardzo wymagające i nawet nie chodzi o, wiecie, ilość słówek czy nowy alfabet, który jest totalnie inny od naszego, ale także chodzi o wymowę, o osłuchanie się z absolutnie innym rodzajem języka. Nawet dla mnie, dla osoby, która uczyła się języka koreańskiego, gdzieś tam go słyszała od dziecka, później przestała go za bardzo używać i teraz znowu się go uczy, jest to o wiele trudniejszy język do opanowania, tak czuję, niż język hiszpański, którego uczyłam się przez całe liceum, ponieważ to jest inny język, inna gramatyka, inna wymowa, wszystko jest po prostu nowe. No i no, trzeba się tego uczyć jak czarnej magii na początku, więc
Jeśli jesteście w stanie, tak jak mówię, obiecać sobie, że dacie z siebie 100%, to wtedy tak, ale jeśli gdzieś tam macie wątpliwości, to raczej bym... Jeśli, no może na studiach bym nie próbowała, ale są też kursy językowe, tak? Zawsze możecie sobie spróbować, zobaczyć nawet w internecie, jest też mnóstwo kursów językowych w internecie. Natomiast decydować się na studia, jeśli nie jesteście pewni, że to jest to, co chcecie robić i czego się uczyć, tak naprawdę solidnie uczyć, no to no. Następne pytanie, jakie masz zajęcia? Mam zajęcia przede wszystkim z języka koreańskiego i są one podzielone na gramatykę, wymowę. Generalnie cały nawet mój program studiów możecie sobie zobaczyć bez problemu w internecie, ponieważ jest on dostępny. Ja też sobie dużo wcześniej patrzyłam, co się dzieje na różnych uczelniach, żeby sobie dopasować do siebie, ponieważ zależało mi na tym, żeby uczyć się języka koreańskiego, ale także chciałam mieć dużo zajęć związanych z kulturą, czyli mam historię Korei, mam religię Korei. Z takich dodatkowych przedmiotów na pierwszym semestrze mam teraz antropologię kultury i historię filozofii. I ta historia filozofii nie jest historią filozofii Korei, tylko taką ogólną. Natomiast jeśli chodzi o te dotyczące Korei, to właśnie jest historia Korei, będzie sztuka Korei, literatura Korei, więc pojawiają się takie ściśle związane z kulturą i do tej pory naprawdę mam same dobre wrażenia z wykładowców, właśnie z wykładów, z prowadzącymi. No a jeśli chodzi o ten język koreański, to mam właśnie język koreański, taki ogólny przedmiot. Mam też gramatykę, mam wiedzę o języku koreańskim, mam systemy pisma koreańskiego, które są tak naprawdę hanjo. Właśnie czasami pytacie się, bo coś tam stawiam na Instagramie, że coś tam znaki chińskie, bla bla bla. I właśnie ta hanja to jest ten koreański system pisma, ja tak się nazywa ten przedmiot. I to są znaki chińskie z czytaniem rodzimym, czyli koreańskim, czyli ja czytam znak chiński po koreańsku. Nie brzmi to aż tak skomplikowanie i nie jest to w sumie aż tak skomplikowane, po prostu to jest kwestia nauczenia się tych znaków, co nie zawsze też mi idzie w sumie. Miałam dzisiaj kolokwium i powiem wam, że tak potwornie pomyliłam 3 znaki i to, o Jezu, to było okropne, ale no... Jakby to jest początek, mam nadzieję, że z każdym semestrem będzie mi coraz lepiej szła ta hanja, bo to jest jednak też zupełnie inny system pisma i muszę się przestawić, wiecie, nie na sam ten hangul, tylko mam tutaj no, znak chiński, chiński, więc trzeba się do tego przyzwyczaić. Ale to też jakby zajęcia są bardzo przyjemne, mamy super prowadzącą, więc jakby nie narzekam na same zajęcia, tylko na to, że nie mogę się tego nauczyć, bo to jest trudne. Rozumiecie. Następne pytanie, czy wszyscy studenci mieli wcześniej styczność z koreańskim i znają co nieco, czy są też totalnie zieloni? Zadała to pytanie niebieski potworek. Otóż, wszyscy studenci, otóż nie. Właściwie to nawet ja byłam jedną z tych osób, które nie znały wcześniej hangula. Jakby ja go liznęłam, trochę się go kiedyś uczyłam na początku liceum, ale potem przestałam i no, i potrafiłam tylko zapisać swoje imię i nazwisko. Przez całe liceum, wstyd, wiem. I teraz właściwie, jakby dla mnie to wydawało się zawsze strasznie skomplikowane. Nauczenie się tego samego alfabetu. Nie mogłam jakoś do tego siąść i, wiecie, zmotywować się i sama się tego nauczyć. Ale no na studiach zajęło to 3 lekcje, dosłownie. To były 3 zajęcia, na których my się uczyliśmy tego hangula. I oprócz mnie były ze 4 osoby, które jeszcze nie znały tego hangula, reszta go znała. Właściwie to na roku jest całkiem sporo osób, które wcześniej się uczyły języka koreańskiego gdzieś poza nawet internetem. Mamy dziewczynę, która chodziła gdzieś na jakieś korepetycje, jedna chodziła do jakiegoś Centrum Kultury Koreańskiej, no nie jakiegoś Centrum Kultury Koreańskiej, tylko do Centrum Kultury Koreańskiej, które jest w Warszawie. I tam są właśnie takie zajęcia, więc właściwie to większość osób już znała wcześniej trochę język koreański. No ale tak jak mówię, warto sobie wcześniej przejrzeć ten hangul i nauczyć się go czytać, przećwiczyć sobie wymowę, chociaż te najłatwiejsze samogłoski, ponieważ wydaje mi się, że to dużo da na sam początek, ponieważ nie będziecie musieli się tak za dużo zastanawiać nad tym, co jest właściwie czytane na zajęciach. Ja na początku miałam taki problem, szybko się przestawiłam, jakby nie miałam problemu ze słuchaniem. Wszystkie sylaby oddzielnie, które mówiła prowadząca do mnie trafiały i ja je jakby oddzielałam i zdarzało się nawet, że rozumiałam, w sensie znaczenie, ale no, czytanie na głos dla mnie samej było na początku trudne, ponieważ po prostu tego wcześniej nie ćwiczyłam, więc warto sobie to przestudiować, taka rada dla tych, którzy wybierają się na koreanistykę czy na filologię koreańską w przyszłym roku, to no, nauczyć się tego po prostu, czytać hangul, to tam ma naprawdę do skilla plus 10 w ciągu pierwszego miesiąca studiów.
Następne pytanie od Patriksi03. Jakieś porady, jak łatwo i trwale nauczyć się słówek? Właściwie to łatwo i trwale chyba... Nie, no w sumie dobra, może iść w parze. Wystarczy, że będziecie używać bardzo dużo i często tych słówek, albo często używać Quizleta. Quizlet to jest aplikacja, którą wy mi poleciliście na Instagramie i której ja teraz używam cały czas. Jest to aplikacja darmowa i tam są bardzo fajne i różne sposoby nauki słówek. Tworzycie sobie folder i tam słówka, których będziecie się uczyć, sami je wpisujecie, ale ten komputer, w cudzysłowie aplikacji, sam przetwarza te słówka i wam może wstawić od razu tłumaczenie, więc ta aplikacja jest bardzo taka intuicyjna i prosta. I jest bardzo dużo sposobów na naukę, można się bawić w fiszki, albo dopasowywanie, albo wpisywanie słów, albo mówienie na głos przez mikrofon, więc tych opcji jest naprawdę mnóstwo. I Quizlet nie obsługuje tylko koreańskiego, ale w ogóle wydaje mi się, że większość języków. Podsumowując, Quizlet jest naprawdę bardzo przydatnym narzędziem do nauki języka, ale poza tym są też takie banalne i intuicyjne sposoby na naukę słówek, jak słuchanie muzyki, oglądanie telewizji, oglądanie, wiecie, seriali, które są w tamtym języku, którego się uczycie. Generalnie to są takie proste sposoby i może niezbyt oczywiste, albo oczywiste, ale się do tego nie przykładacie, ale warto jakby tak usiąść i świadomie sobie oglądać serial w danym języku, włączyć sobie napisy angielskie, żeby te polskie tak nie rozpraszały. Zależy, jak dobrze znacie angielski, bo w sumie ja robię tak, że jak powtarzam sobie koreański sama w domu, ale w ogóle w sumie to podręczniki też mam po angielsku, ale jakby uczymy się po polsku, ale jak ja uczę się na kolokwium sama w domu, to zapisuję słówka po angielsku, bo wtedy sobie tym samym sposobem też utrwalam ten angielski i generalnie, nie wiem, jakoś tak łatwiej mi się też uczyć dodatkowego języka, jak uczę się go przez pryzmat języka, którego no już się długo uczę, tak. Tak samo też robiłam z hiszpańskim i to też była bardzo fajna metoda i wydaje mi się, że o wiele szybciej się uczyłam słówek w ten sposób, więc warto też mieć to gdzieś tam z tyłu głowy. Następne pytanie od Nina Abi. Ja w sumie jestem na UAM-ie jako filkor i mnie w sensie na filologii koreańskiej, tutaj tak przeczytałam śmiesznie, i mnie ciekawi, jakie macie przedmioty, ile się z nami pokrywa. Uniwersytet Adama Mickiewicza jest w Poznaniu i tam jest filologia koreańska, ja jestem na koreanistyce, nie na filologii koreańskiej. Więc rozumiem tutaj zaciekawienie ze strony Niny. Otóż, z tego co ja wiem, my mamy kilka osób tutaj na koreanistyce w Warszawie, które się przeniosły z Poznania i są na przykład na trzecim roku i te osoby chodzą z nami na zajęcia z pierwszego roku, tak? Więc wydaje mi się, że nie wszystko się jednak pokrywa, bo ona na przykład chodzi z nami taka Gosia na religię Korei, więc może mieliście tę religię gdzieś tam, wiecie, muśniętą, ale no u nas jest ona bardziej objętościowo chyba rozbudowana, że Gosia musiała ją zaliczać osobno, pomimo tego, że jest na trzecim roku. No, albo może religia jest na UAM-ie na trzecim roku, a ona jej teraz nie ma na trzecim roku, więc musi iść na pierwszy rok do nas, więc no nie wiem. Następne pytanie, jakie inne języki masz na swoich studiach? No ja mam, tak jak mówię, te handzie, która nie jest jakby osobnym językiem w cudzysłowie, tylko tak jak wcześniej to zostało określone systemem pisma. I mam też lektoraty, które będę musiała zacząć od przyszłego roku i ja wtedy będę mogła sobie wybrać dowolny język, mogę sobie iść na japoński, mogę sobie iść na czeski, na no jakikolwiek, oprócz koreańskiego oczywiście. I wydaje mi się, że poszłabym na hiszpański, bo chciałabym jednak kontynuować naukę tego języka, żeby tego po prostu nie zaprzepaścić, że gdzieś tam już się go uczyłam 3 lata. No i tak, więc zobaczymy, może coś mnie skusi, zacznę inny język, ale nie wiem, no na razie jest taki plan. Więc generalnie na koreanistyce tej 3-letniej na licencjacie trzeba zrobić 4 semestry lektoratów. Niektórzy zaczęli na pierwszym roku, ja stwierdziłam, że chcę się oswoić ogólnie z takim życiem studenckim, więc nie chciałam sobie dowalać lektoratu na pierwszy semestr. No, ale to jest indywidualna sprawa, można też i tak. Następne pytanie od Barczewskiej Olgi. Czy twój tata był zaskoczony tym, jak koreański jest uczony na studiach, w nawiasie metody itp? Generalnie to mój tata, znaczy tak, ja mu wysyłam jakieś tam filmiki, jakieś tam zdjęcia, coś tam czasami widzę śmiesznego, albo jakieś takie, wiecie, śmieszne dialogi, to mu wysyłam, żeby sobie zobaczył, jak wygląda taka książka do koreańskiego, bo ja pamiętam, że jestem w Korei,
to ja lubię zawsze oglądać książki mojego taty do języka polskiego i dla mnie zawsze te ćwiczenia z tymi dialogami są też takie, wiecie, urocze, więc ja też wysyłam mojemu tacie. On jakby zazwyczaj w sumie ma to w nosie, bo jest zajęty pracą, tak szczerze mówiąc, i ma tylko taki trigger, że ja mu wysyłam takie głupoty, jak on jest w robocie. Generalnie to mój tata to za bardzo się nie angażuje w te studia, jakby on wie, że jak ja jestem z nich zadowolona, to jestem z nich zadowolona, a nie, że wiecie, wymyślam albo coś tam, więc raczej on ma do mnie na tyle zaufanie chyba, nie wiem w sumie, że jak ja nie narzekam, to on wie, że jest dobrze, tak mi się wydaje. Następne pytanie, czy uważasz, że po pół roku studiów byłabyś w stanie napisać topik jeden albo drugi, jeden albo dwa? Generalnie myślę, że jakby się ktoś przyłożył, to tak, ale to wymaga dużo więcej takiej samodzielnej nauki słówek, bo wydaje mi się, że to, co my mamy w tym podręczniku, pomimo tego, że mamy dość sporo poza podręcznikiem, ponieważ cały czas coś dostajemy też od innej wykładowczyni na innym przedmiocie, na gramatyce, mamy też dużo nowych słówek, które nie są w podręczniku, które mamy, kiedy się uczymy z profesor Koranką, to wydaje mi się, że do napisania egzaminu, takiego topic, wypadałoby znać jeszcze większą ilość słówek, żeby po prostu swobodnie się posługiwać tym językiem, kiedy się tworzy zdania, żeby nie, wiecie, nie oscylować cały czas wokół tej jednej takiej podstawowej puli słówek, więc jeśli ktoś chce, no to wydaje mi się, że absolutnie tak, natomiast wymaga to troszeczkę większej ilości czasu, ale wydaje mi się, że ten pierwszy poziom to bez problemu, jakby ktoś chciał, to tak. Już zbliżamy się do końca, ale mam jeszcze tutaj takie fajne pytanie od Kali Gołębiewskiej, czy jest wymagany wysoki poziom z angielskiego na Twoich studiach? Tak, jakby matura w ogóle rozszerzona z angielskiego jest wymagana, tak jak w sumie na większości kierunków mi się wydaje, natomiast tutaj ten angielski się naprawdę przydaje, ponieważ wszystkie podręczniki, wszystkie książki, wszystkie ćwiczenia, wszystkie jakieś filmy, które my oglądamy, wszystko jest po angielsku. Po prostu nie ma dużo materiałów w polskim języku, jeśli są jakieś podręczniki, to są zazwyczaj one odnośnie jakichś takich bardziej kulturowych rzeczy, na przykład jest podobno bardzo dobry podręcznik historii Korei, natomiast nie ma takich książek do nauki języka koreańskiego. Następne pytanie od Natalii Witkowskiej. Są jakieś słowa w języku koreańskim, które w dalszym ciągu nie możesz wymówić? Jest ich mnóstwo. Jest ich mnóstwo i są to słowa, które mają, wiecie, bardzo dużo tych takich słówek, bardzo dużo spółgłosek wybuchających, jeszcze w połączeniu z jakąś kosmiczną samogłoską. No to są naprawdę trudne słowa i ja wydaje mi się, że mogę je wypowiedzieć tak, żeby Koreańczyk zrozumiał, ale to nie jest taka poprawna wymowa, do której ja chcę dążyć, więc mnie to boli, moje uszy to boli, uszy mojej prowadzącej też to boli, więc ja jakby będę na tym na pewno pracować. Mamy na wymowie łamańce językowe i w ogóle pokazywałam je mojemu tacie i właśnie bardzo mu się podobały te łamańce językowe, bo on się ich uczył w podstawówce, a ja się ich uczę teraz, nie? Jak mam 19 lat, to ja siedzę i kirin, kirin, bla, 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 bla. No i tak, wydaje mi się, że to już koniec tych pytań. Było ich całkiem sporo. Mam nadzieję, że zaspokoiłam waszą ciekawość i że czegoś się dowiedzieliście albo dostaliście odpowiedź na jakieś pytanie, którego może nawet wy bezpośrednio nie zadaliście, ale się zastanawialiście, jak to jest. No to tak. Tak jak mówię, to są moje doświadczenia z perspektywy no właśnie takiej mieszanej, bo z jednej strony jakby język, który słyszę od dziecka i którym kiedyś się posługiwałam jako dziecko w takiej dziecięcej formie i z drugiej strony język, którego uczę się tak naprawdę dopiero od 4 miesięcy, więc no. Takie moje mieszane tutaj perspektywy właśnie jeśli chodzi o takie doświadczenia. No i co? No i to tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał i że nie czujecie, że zmarnowaliście swojego czasu ze mną. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy już w następnym filmie. Dajcie mi znać w komentarzu, co was najbardziej zaskoczyło, jeśli chodzi o język koreański i czy wy się wybieracie może na koreanistykę, albo może ktoś już z was studiuje koreanistykę, albo już studiował koreanistykę i może nawet też na UW. Więc jakby dajcie znać wszystko. Boże, przepraszam, ja, wiecie, w ogóle jest pierwsza w nocy, a ja, pierwsza 20, a ja jestem u Stasia i u Oli, nie u siebie, więc jakby ja muszę stąd spadać, bo ja tutaj przeszkadzam i nagrywam sobie film, bo tutaj jest lepsze oświetlenie. No, dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w następnym filmie. Hej!